Kasarian. Wydarzenia w Loruncie. 20 i 21 dnia miesiąca sztyletu. 21 i 20 dnia miesiąca lodowego smoka według kalendarza Loruntu. Słuchając przesłania zaklętego w klejnocie starożytnego maga, musiałam zagryźć wargi, by powstrzymać okrzyk sprzeciwu, gdy okazało się, że Elsenar spłodził Meryw z kobietą z krainy Dolin imieniem Wyronda. Kyrvonel, praojciec mojej własnej linii, został spłodzony 1000 lat wcześniej przez tegoż samego Elsenara. Podejrzewaliśmy wcześniej, iż Meryw musiała mieć domieszkę krwi Elsenara, choćby nawet niewielką, ponieważ zdołała przejść przez jego magiczne drzwi. O jakimś pokrewieństwie świadczyły też prawa jej rodu do czarodziejskiego kamienia. A tu się okazało, że dzięki swym straszliwym czarom Elsenar nie był dalekim przodkiem Meryw, był jej ojcem. Musiałam zaakceptować tę niewiarygodną sytuację. Meryw i ja należeliśmy do tej samej linii. Zaparło mi dech w piersiach, kiedy to sobie uświadomiłem. Z trudem skupiłem uwagę na ostatnich słowach Elsenara. Musiałem podziwiać jego zawiłe rozumowanie i zdolność przewidywania, gdy czarami sprawił, że jego córka urodziła się niema. Nie mógł jednak kontrolować dalszych losów swego klejnotu. Zagarnięcie czarodziejskiego przedmiotu przez Aliżańczyków pokrzyżowało plany maga, który liczył, że w odpowiedniej chwili odzyska wolność. Nie wypowiedziałem na głos swoich uzasadnionych wątpliwości co do dalszego istnienia Elsenara i możliwości uwolnienia go. Musiałem wszakże przyznać, że nie zawsze można ufać rozsądkowi tam, gdzie magia podniosła swój ohydny łeb. Kiedy Moryw poskarżył się, że przegadaliśmy porą kolacji, mądra kobieta nagle rozkazała nam wszystkim opuścić sypialnię, żeby Meryw mogła odpocząć. Z zadowoleniem powitałem tę przerwę. Potrzebowałem bowiem czasu do namysłu i ułożenia dalszych planów. Zatrzymawszy się na krótko w jadalni Loruntu, odszedłem do mojego pokoju, niosąc bochenek chleba, żałosny klejk i butelkę piwa. Problem Elsenara nie dawał mi spokoju. Okazja wydawała się niezwykle kusząca. Gdybym w jakiś sposób uwolnił starożytnego maga, zwracając mojego klejnot, wówczas Elsenar powinien mnie hojnie wynagrodzić jako swego wybawcę. Z drugiej jednak strony, perspektywa spotkania z żywym magiem, zwłaszcza o tak ustalonej reputacji, wywoływała we mnie obłędne przerażenie. Jak mógłbym się bronić przed potworem, który miał swój udział w początkach Alizonu i był osobiście odpowiedzialny za pierwotną zdradę? Może Elsenar zamiast nagrodzić porazi mnie na miejscu albo, co gorsza, wróci do Alizonu i rozciągnie kontrolę nad moją ojczyzną? Jakże zwykły śmiertelnik mógłby stawić czoło tak nienaturalnej mocy? No cóż, podejmowanie ryzyka zawsze leżało w zwyczaju Alizończyków. Powinienem porównać potencjalne korzyści takiego czynu z równie hipotetycznymi zagrożeniami, które jednak mogły nigdy się nie urzeczywistnić. Czując się skrępowany niewielkimi rozmiarami mojej sypialni, zdołałem wszakże wykonać niezbędne ćwiczenia i przekonałem się, że pomimo moich drobnych obrażeń nie utraciłem biegłości we władaniu mieczem. Zdmuchnąłem wówczas świecę i położyłem się na łożu. Nieco zmęczony wydarzeniami minionego dnia, zapadłem w sen i nic mi się nie śniło. Dopiero późnym rankiem następnego dnia mądra kobieta pozwoliła nam znów się zebrać w komnacie Meryw. Moja krewna z Dolin wypoczęła nieco i nie wyglądała tak mizernie jak poprzedniego wieczoru. Narysowała już schematyczną mapę miejsca, w którym znajdowało się więzienie Elsenara. Napisała też listy polecające do znanych sobie sulkarskich kapitanów w porcie S, najważniejszym estkarpiańskim oknie na świat po zniszczeniu Gormu. Oglądałem właśnie mapę, kiedy w drzwiach stanął jeszcze jeden starszy mieszkaniec Loruntu. Wprawdzie jego rumiana cera pojaśniała z wiekiem tak jak jego włosy, ale bez wątpienia pochodził z krainy Dolin. Moryw przedstawił go jako Irwila, genealoga, o którym wspomniał Quen. Fakt, iż Irwil nie miał zielonego pojęcia o obecności Meryw w Loruncie, świadczył o braku właściwej organizacji życia w tej starożytnej cytadeli. Irwil od razu wybuchnął potokiem słów w swoim ojczystym języku. Mówił tak szybko, że nie mogłem zrozumieć więcej niż kilka słów. Meryw miała obojętną minę, ale zobaczyłem łzę spływającą po policzku. Wytarła ją rękawem i napisała na nowej tabliczce bardzo osobiste powitanie dla swego ziomka. Przeczytawszy je, Irwil odwrócił się do mnie i rzekł po eskarpiańsku. Powiedziano mi, że musisz koniecznie nauczyć się mowy krainy Dolin. Nigdy nie myślałem, że będę rozmawiał z Alizończykiem, lecz mistrz Quen żąda tego ode mnie. Irwil wyglądał na dostatecznie starego, żeby być ojcem mego ojca, a to znaczyło, że zachował wszystkie uprzedzenia z czasów wojny. Ukłoniłem mu się, dotykając herbu mojej linii. Nie narzucałbym ci się, gdybym bardzo tego nie potrzebował, powiedziałem.
Alizonowi Eskarpowi zagraża to samo niebezpieczeństwo, które zagrozić może również Twojej ojczyźnie. Moja podróż do Krainy Dolin może je zażegnać lub usunąć. Dziękuję Ci za Twoją wyrozumiałość i pomoc. Ponura dotąd twarz Irwila rozpromieniła się, jakby moje słowa go ułagodziły. Meryw podała mu swoją tabliczkę i stary uczony przeczytał głośno. Podzielimy czas pomiędzy naukę języka i kupieckiego rzemiosła, ponieważ Kasarian musi opanować podstawy jednego i drugiego. Nie próbuj jednak całkowicie wyzbyć się swego alizańskiego akcentu, młodzieńcze, uśmiechnął się Moryw. Musisz pamiętać, że nauczyłeś się języka swojej matki jako mały chłopiec i do czasu ucieczki do Eskarpu mówiłeś prawie wyłącznie po alizońsku. Nolar wstała i ruszyła ku mnie. Rezerwuję sobie godzinę na ufarbowanie twoich włosów. Czy możemy zrobić to dziś po południu? Muszę naradzić się z mistrzem Pruetem w sprawie proporcji w mieszance ziołowej. Wezwę cię, gdy tylko będzie gotowa. Duratan przyłączył się do swojej małżonki. Dobrze, że będziesz mógł się przyznać do alizońskiego ojca, zauważył w drzwiach. Inaczej bowiem zadawałbyś kłam własnym słowom, otwierając tylko usta. Obyście szybko podzielili się z nim konieczną wiedzą, życzył nam na odchodnym Kwen. Zawiadomcie mnie, gdybym mógł w czymś pomóc. Cały Lornd jest do waszej dyspozycji. Tak rozpoczął się męczący tydzień nieprzerwanej nauki. Rano, w południe, wieczory słuchałem i pisałem pod surowym nadzorem Merew i Irwila. Pamiętając o przestrodze Morewa, nie próbowałam bezbłędnie naśladować dźwięków ich mowy. W istocie było to naprawdę bardzo trudne, gdyż są bardziej miękkie i brzmią zupełnie inaczej niż ich alizońskie odpowiedniki. Zgodnie ze swoją obietnicą, żona Duratana zabrała mnie do swojego pokoju po południu. Kazała mi usiąść na taborecie obok kamiennej misy, w której mieszała jakiś płyn o ostrym zapachu. Zwilżywszy najpierw moje włosy, kubek za kubkiem lała na nie ową wonną ciecz. Przyciemniła też moje brwi miękkim pędzelkiem maczany w tym samym barwniku. Oboje byliśmy już porządnie przemoczeni, kiedy uznała, że mogę się pokazać w Krainie Dolin. Ostrzegła mnie, że farba nie zejdzie przez długi czas. Na pewno nie stanie się to podczas podróży statkiem. Muszę wyznać, że zaskoczył mnie mój wygląd, gdy obejrzałem się w srebrnej tacy. Przez chwilę myślałem, że patrzę na kogoś zupełnie innego. Żaden baron nie gościłby u siebie takiego ciemnowłosego draba o wyglądzie zbójem. Ale małżonka Duratana uśmiechnęła się do mnie i stwierdziła, że naprawdę wyglądam jak mieszkaniec, w którego żyłach obok alizońskiej płynie i krew jej rasy. W przerwach między naszymi wyczerpującymi, poświęconymi nauce spotkaniami, Meryw napisała kilka dodatkowych listów, które miałem doręczyć jej krewnym i kupcom w Krainie Dolin po wylądowaniu w porcie Venes. Godzinami siedzieliśmy nad mapami. Zawarte w nich informacje uzupełniała, opisując tereny, które miałam przebyć, ucząc, jak zdobyć prowiant czy wynająć odpowiednie wierzchowce. Zaczęliśmy przygotowania na początku pierwszego miesiąca szczennej suki. Meryw nazywała go miesiącem śnieżnego ptaka i rzeczywiście rzadko widywałam głębsze zaspy niż te, które pokrywały strome turnie wokół Lormtu. Niebawem, wcale tego nie chcąc, poznałem głównego zaopatrzeniowca Lormtu, łysego, gadatliwego eskarpianina imieniem Wesel, który rzucił się na mnie jak ujadający szczeniak. Okazał się jednak zdumiewająco efektywny w doborze i gromadzeniu podróżnego ekwipunku, którego zażądałem. Podarował mi też małą szkatułkę z lamantyńskiego drewna, którą wysoko sobie cenił, gdyż doskonale przechowała delikatne smakołyki podczas długich podróży. Moi ziomkowie zdobyli kilka takich okazów podczas wojny, ale ja nigdy nie posiadałem nawet próbki tego szaro-brązowego drewna w wąskich słojach. Merew napisała, że wyrabiano z niego butle na wodę, która długo pozostawała smaczna, pojemniki, w których suchary podróżne zachowały świeżość przez wiele miesięcy, nawet te zapiekane z owocami lub kawałkami mięsa. Dodała, iż żaden mieszkaniec Krainy Dolin nie wie, gdzie rosną drzewa lamantynowe, ale na Wielkim Pustkowiu z rzadka znajdowano wykonane z lamantynu cenne przedmioty. Moją wyprawę, podczas której miałem kierować się starą mapą, jej ziomkowie uznają za niebezpieczną, ale nie tak bezsensowną, by wzbudziła zbytnie zainteresowanie. Trzeciego dnia pierwszego miesiąca szczennej suki gotów byłem do przebycia pierwszego odcinka mojej podróży, około 30 mil dzielących Lormt od miasta S. Jeden z młodszych uczonych, który mimo to mógłby być moim ojcem, zgodził się towarzyszyć mi do stolicy Eskarpu. Musiałem zostawić w Lormcie mój strój barona, łącznie z sygnetem herbowym. Czułem się dziwnie bezbronny, mając za pasem tylko jeden sztylet, który, jak twierdzili moi opiekunowie, był zwyczajowym orężem obronnym wędrownego kupca. Do szaleństwa doprowadzała mnie myśl, że będę musiał spędzić miesiąc lub więcej, w zależności od pogody,
na statku sulkarczyków, śmiertelnych wrogów Alizonu, z jednym tylko brzeszczotem zasięgu ręki. Przypomniałem więc sobie, że udaję ucznia skarpińskiego kupca i dlatego muszę postępować tak jak oni. Zarzuciwszy na ramiona ciężką podróżną opończę, wszedłem do sypialni Mery po klejnot Elsenara. Siedziała na łożu i przyjrzawszy mi się uważnie, skinęła głową z aprobatą. Napisała na swojej tabliczce. Nasze wspólne wysiłki zakończyły się sukcesem. Naprawdę wyglądasz jak uczeń tutejszego kupca. Weź teraz ze sobą dziedzictwo Elsenara wraz z moimi najlepszymi życzeniami szczęśliwej podróży. Wyciągnęła ku mnie połyskujący kamień, który schowałem we wnętrznej kieszeni kaftana. Nie chciałem w owej chwili nosić tego przeklętego przedmiotu blisko ciała. Wystarczająco denerwowała mnie świadomość, że przez cały czas będę miał go przy sobie. Czy zmąci moje sny tak jak kiedyś w Alizonie? Odsunąłem od siebie tę przykrą myśl. Stokrotne dzięki pani za twoje zaufanie i za życzenia, odrzekłem. Odnajdę zaczarowane ruiny i oddam ten potężny kamień naszemu praojcu. Ukłoniłem się jej, odruchowo sięgając dłonią do pustego miejsca na moim kaftanie, gdzie powinien być herb mojej linii. Meref spojrzała na mnie z półuśmiechem. Oby zawsze strzegł cię wieczny płomień cudzoziemcze. Napisała ku mojemu zdziwieniu i konsternacji. Ponownie złożyłem jej ukłon i pośpiesznie zbiegłem po schodach do koni czekających na smaganym wiatrem dziedzińcu. Kasarian. Opowieść o jego podróży z Lortu do portu Venez, trzeciego dnia pierwszego miesiąca Szczelnej Suki, 23 dnia miesiąca Wilka według kalendarza Lortu. Często polowałem w górach graniczących z Eskor, dlatego bez trudu przystosowałem się do chodu górskich kuców, które wypożyczono mi w Lormcie. Były niewysokie, grubokościste, nie tak wytrzymałe jak nasze cenne torgieńczyki, ale pewnie stąpały po śnieżonych zboczach. Moim towarzyszem podróży był Faris, milczący eskarpianin. Poprosiłem go, żeby zwracał się do mnie wyłącznie po imieniu, który wybrałem, by lepiej wczuć się w rolę. Brzmiało one Kajsar. Było często spotykane w rzekomej ojczyźnie mojej matki. Musiałem nauczyć się reagować tak, jakbym nosił je od dziecka, gdyż od takich szczegółów zależało moje życie. Podczas jazdy niewiele mieliśmy okazji do rozmowy, ale kiedy rozbiliśmy obóz, spróbowałem nawiązać konwersację z Farisem. Wyglądało na to, że do badań w Lormcie przyciągnęło go szczególne zamiłowanie do zielarstwa. Kiedy podjął swój ulubiony temat, okazał się nawet zbyt rozmowny, lecz nudził mnie śmiertelnie. Moja wiedza w tej dziedzinie ograniczała się raczej do trujących i szkodliwych gatunków. Na szczęście poruszyłem temat, o którym mogliśmy dyskutować ku obopólne korzyści. Zioła używane do przyprawiania jedzenia. Ojciec Genarda był kuchmistrzem i nauczył go przyrządzać wiele smacznych potraw. Przypomniałem sobie różne szczegóły i uwagi Genarda i urozmaicałem nimi rozmowę z Farisem. Głębokie zaspy i nierówny teren często utrudniały nam jazdę. Dopiero po 7 męczących, przeraźliwie zimnych dniach dotarliśmy na bardziej równy obszar. Nasza nieoznaczona droga zbliżała się do północnego brzegu rzeki Es, gdy napotkaliśmy wyraźniej widoczny, bardziej wyjeżdżony trakt. Po kilku dniach ów trakt rozszerzył się w prawdziwą drogę i po południu 13 dnia pierwszego miesiąca Szczelnej Suki po raz pierwszy dostrzegliśmy przelotne masywy, szarozielony mur otaczający miasto Es. Przycupnięty na wzniesieniu w środku grodu zamek S zdawał się spoglądać nas ze złością, przytłaczając swym ogromem nawet wielkie okrągłe wieże umieszczone w równych odstępach w zewnętrznych murach miejskich. Nawet w najgorszym koszmarnym śnie nie przypuszczałem, że pewnego dnia zobaczę twierdzę, w której odziane na szaro wiedźmy gromadziły się jak pająki w środku pajęczyny sięgających daleko czarów. Następnego dnia, kiedy wjechaliśmy do miasta S, przez wąską bramę, całą siłą woli musiałem udawać obojętność. Przerażało mnie to, że przeniknąłem do samego serca najzacieklejszego wroga Alizonu bez wsparcia odpowiednio uzbrojonej armii. Stanowczo zdusiłem w sobie obawę, iż w każdej chwili możemy spotkać jedną z czarownic, która natychmiast odkryje moją prawdziwą tożsamość. Na szczęście, gdy tylko znaleźliśmy się za bramą, Faris natychmiast skręcił z głównej ulicy prowadzącej do zamku S w stronę zatłoczonych uliczek dzielnicy kupców, położonej w pobliżu zewnętrznego muru. Zaprowadził mnie na ruchliwy dziedziniec karczmy. Na wywieszce nad drzwiami jaskrawo, choć niezręcznie, namalowano śnieżnego kotwa.
Kiedy siedliśmy z koni, Faris wyjaśnił mi, że zamierza poszukać na targowiskach niedostępnych w Lorncie ziół, odpocząć przez noc, a następnie z powrotem udać się do tej starożytnej skarbnicy wiedzy. Najpierw jednak miał zapytać karczmarza, gdzie znajdę kupców, którzy wedle słów Meryf mogliby mi pomóc. Z głęboką ulgą dowiedziałem się, że jeden z trzech eskarpiańskich kupców, do których Meryf zwróciła się w swych listach, akurat przebywa w S. Pożegnawszy się z Farisem, zgodnie ze wskazówkami karczmarza udałem się do pobliskiego magazynu, gdzie okazałem list polecający. Zgotowane mi ciepłe przyjęcie dobitnie świadczyło o szacunku, jakim ci ludzie darzyli moją krewną. Kupiec, który dobrze pamiętał jej ostatni krótki pobyt w mieście S po drodze do Loruntu, okazał żywe zainteresowanie zakupem każdej ilości lamantynu, na jaką trafię w krainie Dolin. Zapytał, dlaczego mój mistrz nie towarzyszy mi w tej podróży. Opowiedziałam więc historyjkę, którą ułożyliśmy w Lormcie, na wypadek, gdyby ktoś się tym zainteresował. Że mój mistrz miał upadek w górach podczas jazdy do miasta S i musiał wrócić do Lormtu. Przekonany obiecującej naturze starej mapy, polecił mi prowadzić poszukiwania w krainie Dolin. Eskarpianin podgratulował mi niezwykłej sposobności wykazania się i wysłał sługę, by wynajął dla mnie konia na następny etap podróży. Jakieś 4 mile dzielące stolicę Eskarp od portu S. Uprzejmie też zaproponował, bym spędził najbliższą noc w pokoju gościnnym przylegającym do magazynu. Cały czas przezornie uważałem na to, co mówię, starannie dobierając słowa, ale nie wzbudziłem niczyich podejrzeń. Podczas wieczerzy kupiec powiedział mi, iż niewiele statków handlowych wyrusza na morze podczas zimy, ale jeśli los mi sprzyja, może znajdę sulkarskiego kapitana imieniem Branun, który pływa niezależnie od pory roku. Wczesnym rankiem wyjechałem do portu S. Ubita droga biegła brzegiem rzeki S, pozwalając na szybszą jazdę pomimo zasp. Na większym wypoczętym koniu pokonałem tę odległość do wieczora. Starannie ominąłem miejscową twierdzę, zamek Estford. Rządził nim bowiem zdeformowany Corys z Gormu, który władał niegdyś czarodziejskim toporem, a obecnie był seneszalem Eskarpu. Słyszeliśmy w Alizonie, że po otrzymaniu ciężkiej rany Corys wycofał się do tej cichej majętności. Wieść niosła, iż jego żona Lois, córka rozbójnika z Verlaine, nadal od czasu do czasu służyła radą eskarpiańskim czarownicom. Nie chcąc zwrócić na siebie uwagi tak niebezpiecznych wrogów, pojechałem prosto na nabrzeże u ujścia rzeki. Szybko odnalazłem dom kupca, którego zarekomendował mi mój gospodarz z miasta S. Jego wspólnicy chętnie zajęli się moim koniem, obiecując odesłać go wraz z następną partią towarów do stolicy. Poinformowali mnie też, że sułkarski kapitan, którego szukałem, jest w porcie i właśnie szykuje swój statek do podróży do krainy Dolin. Jeden z uczniów zaprowadził mnie do ulubionej karczmowego kapitana i wskazał olbrzymiego, jasnowłosego mężczyznę, popijającego piwo przy stole obok drzwi. Wykrzykując imię sułkarczyka, zwróciłem na siebie jego uwagę. Branun otarł pianę z nastroszonych wąsów i zmierzył mnie bezczelnym spojrzeniem. Głośno krzyczysz jak ta podrostka, powiedział. Co cię tak przepiliło, że przeszkadzasz mi pić w spokoju moje piwo? My, Alizończycy, już dawno się przekonaliśmy, że w rozmowach z sułkarczykami nie należy uciekać się do chytrości, ale mówić szczerze, prosto z mostu. Sięgnąłem więc do sakiewki u pasa i położyłem przed Branunem dwie srebrne sztabki. Zanim opuściłem Lorm, Meryw zaproponowała, iż zapłaci za moją podróż do krainy Dolin. Ja jednak nalegałem na użycie mego własnego złota. Wtedy Duratan sprzeciwił się, mówiąc, że nie wolno mi wydawać tego cennego materiału z alizańskimi oznaczeniami. Jednakże Quen, co trochę mnie zaskoczyło, posłał po szkatułkę ze srebrnymi i nieoznaczonymi sztabkami, które starannie zważył i dał mi równowartość mojego złota. Kapitan Branu uśmiechnął się szeroko i tknął muskularnym palcem w leżące na stole srebro. Myślę, że to sprawa niecierpiąca zwłoki, mruknął. Czy chcesz załatwić sobie miejsce na poszukiwaczu burz? Jeśli płyniesz bezpośrednio do krainy Dolin, to tak, potwierdziłem. Mój mistrz kazał mi ruszyć w podróż handlową zamiast siebie, gdyż leczy połamane kości. Został w Lormcie. Branut klepnął mnie mocno po ramieniu. Los się do ciebie uśmiecha, chłopcze, zawołał. Ładowałem towar od 6 dni i czekam tylko na pomyślny wiatr, by wyruszyć do Wenes. Ale nieś tutaj spragniony jak pustynny kwiat. Panie karczmarzu, piwo dla mojego pasażera. Piwo dla mnie. Jakie towary chcesz przewieźć? Ostrzegam, że w mojej ładowni pozostało niewiele miejsca. Mam nadzieję wrócić z towarami, odparłem. Teraz nie mam żadnych, tylko minimum bagażu. Tym lepiej, ryknął wesoło Branon. Przez chwilę obawiałem się, że zażądasz tak wielkiej przestrzeni w ładowni, jakiej nie będę mógł ci zaofiarować. No, kończ już to piwo. Pozwól sobie pokazać poszukiwacza burz.
To najpiękniejszy statek, jaki każdy marynarz chciałby poczuć pod nogami. Wstając, podniósł z ławy duży brązowy kłąb, który mylnie uznałem za pęk futer. Zauważywszy moje spojrzenie, Sulkaczyk wybuchnął głośnym śmiechem. Wątpię, czy widziałeś żywe zwierzę, które odstąpiło mi swoje futro na tem opończym, oświadczył. Tak, to był prawdziwy lew, jeden z rzadkich drapieżników zamieszkujących tereny położone daleko na południe od Krainy Dolin. Kiedy byłem młodzieńcem, mniej więcej w twoim wieku, napadł na mnie. Było to podczas przybrzeżnej podróży. Przybyliśmy do brzegu, żeby uzupełnić zapasy świeżej wody. Nachylałam się, by napełnić beczułkę w strumieniu, kiedy właśnie ten lew wskoczył na mnie z krzaków. Powiadam ci, to była wspaniała walka. Gdybym nie miał pasa bojowego topora, mogłoby się to źle dla mnie skończyć. A tak zyskałem tę piękną skórę wraz z godłem na mój hełm. Wszystko za jednym zamachem. Rzuciwszy na stół kilka drobnych karsteńskich monet, pociągnął mnie w stronę drzwi. Nigdy dotąd nie płynąłem na statku dalekomorskim. Moje skromne żeglarskie doświadczenie ograniczało się do pływania łodzią po rzece. Jak na tak wielkiego mężczyznę, Brannon okazał niezwykłą zręczność, skacząc z nabrzeża na pokład typowego sułkarskiego korabia, niezgrabnego, ale krzepkiego, zbudowanego z wielki belek. Podobnie jak na wszystkich jednostkach tego typu, dziób wyrzeźbiono w kształcie groteskowego węża. Kapitan wciągnął wiatr w rozdęte nozdrza i zmrużył oczy, przyglądając się nisko sunącym chmurom. Wiatr jest jeszcze za słaby na żagle. Może jutro będzie lepszy. Wejdź na pokład. Możesz wybrać sobie kwaterę. Kabinę obok beczek z winem albo przy Bela Fajęczego Jedwabiu. Chyba, że odważy się podróżować na pokładzie. Zapewniłem go, że wolę płynąć pod pokładem. Uznałem, że dla zachowania ostrożności powinien przebywać tam jak najdłużej, do minimum ograniczając kontakty z sułkarczykami, żeby przypadkowo nie zdradzić swojej prawdziwej tożsamości. Wyznałem Branunowi, że jest to moja pierwsza w życiu morska podróż i wyraziłem zaniepokojenie, że w drodze może zerwać się burza. Przez chwilę myślałem, że kapitan udusi się z oburzenia. Burze, sztormy, wykrztusił. Płyniesz w zimie, płyniesz podczas sztormów. Jak ci się wydaje, dlaczego nazwałem mój statek poszukiwaczem burz? Zamachał gwałtownie rękami. Dlatego, że rozkoszuje się burzami, im wyższe są fale, tym szybciej mknie przed wiatrem. Pokiwał głową z politowaniem. Najwyraźniej zdumiała go moja ignorancja. Może nie przemokniesz tak bardzo pod pokładem, przyznał niechętnie, a potem jego oczy zabłysły. Oczywiście, podczas naprawdę wielkich sztormów cała załoga musi razem pracować. Nie wątpię, że po takim przeżyciu wiele zyskasz w oczach twego mistrza. 18 dnia pierwszego miesiąca szczennej suki wypłynęliśmy z portu S. 3 dni później zaatakował nas pierwszy sztorm i dowiedziałem się więcej o statkach niż kiedykolwiek chciałem wiedzieć. Załoga Branuna była niesforną, a to typowa sulkarska cecha, gromadą zręcznych żeglarzy i groźnych wojowników, o czym my, Alizończycy, przekonaliśmy się na własnej skórze. Oczekiwano ode mnie, że kiedy wyjdę na pokład, zawsze będę pomagał marynarzom, starałem się więc nie opuszczać kajuty. Jednakże nawet pod pokładem nie mogłem pozostać zupełnie sam. Kiedy minęła pierwsza furia sztormu, Brannon wszedł do mojej kajuty z naręczem patyczków rachunkowych i dokumentów, które rzucił na obitą deskami koję. Zobacz, co da się zrobić z tymi rachunkami za towary, które mam w ładowni, rozkazał. Twój mistrz na pewno by nie chciał, żebyś bezczynnie tracił czas, kiedy możesz pogłębić swoją fachową wiedzę. Wolałbym powiedzieć, że do takiej żmudnej pracy mam ochmistrza, ale dla zachowania pozorów spróbowałam zaprowadzić jako taki ład w tym chaosie. Kiedy Brannon z zawadiacką miną zjawił się po kilku godzinach, zwróciłem mu uwagę, że według patyczków ma o 4 bele tkanin mniej niż to wynika z prawnie czytelnych spisów. Ach, wy kupcy z Krainy Dolin, beztrosko oświadczył Brannon. Zawsze się denerwujecie, gdy rachunki się nie zgadzają. Klepnął mnie po barku tak mocno, że aż zaszczękałem zębami i ryknął. Zjedz ze mną obiad. Możemy omówić właściwe sposoby prowadzenia rachunków. Podczas tego posiłku omal się nie zdradziłem. Kiedy siedzieliśmy jedząc względnie smaczną zupę rybną, zobaczyłem, jak duży szczur wysuwa głowę spoza wręgi. Odruchowo sięgnąłem po nóż i przygwoździłem im wstrętnego zwierzaka. Brannon aż z sykiem wciągnął powietrze i przyjrzał mi się, mrużąc oczy. Gdzie się nauczyłeś tak rzucać nożem, młody człowieku? Warknął. Przekląłem moje mięśnie reagujące z przyzwyczajenia, bez kontroli umysłu. Z pokorną miną opowiedziałem kapitanowi o moim rzekomym, pełnym nieszczęść dawnym życiu. Przez kilka lat byłem niewolnikiem w pewnym zamku w Alizonie. Wyjaśniłem. Roiło się tam od szczurów. Alizończycy nie mają takich pięknych, pożytecznych zwierząt jak wasze koty, więc my, niewolnicy, musieliśmy usuwać każdego zauważonego szczura. Proszę o wybaczenie, że wyciągnąłem nóż bez pozwolenia. Sulkaczyk zaśmiał się rubasznie i tak mocno walnął mnie w wąs
taki blat, że omal nie spadłem z ławy, która też była przymocowana do podłogi. Pozwolenia? Ryknął. Sam chciałbym tak rzucać nożem szybko i celnie. Poświęciłem kilka lat na naukę wciskania toporem bojowym i aż do chwili, w której zobaczyłem twój rzut, uważałem się za naprawdę szybkiego. Musisz mi pokazać, jak to robisz. To przez praktykę od najmłodszych lat doszedłeś do takiego mistrzostwa, że reagujesz na nagły ruch dostrzeżony kątem oka. Uważaj, żebyś nie przebił naszego kota okrętowego albo któregoś z niższych wzrostem członków załogi. Będziemy musieli zwracać się do ciebie, Kajsar, od szybkiego noża. Po tej niedoszłej katastrofie usiłowałam kontrolować moje ruchy tak samo jak język. Ciągła czujność, długie godziny, które spędzałem samotnie w ciasnej kajucie, sprawiły, że stałem się nerwowy i drażliwy. Ciekawe, iż ulgę przyniosła mi dopiero znajomość z kotem okrętowym. Zawarłem ją nieco później, tego samego dnia, już po incydencie ze szczurem. Wyszedłem na pokład, żeby rozprostować nogi, kiedy obok mnie przeszedł Brannon. Sulkarski kapitan zawsze gdzieś się spieszył, to na dół, to w górę, na dziób, na rufę. Zauważywszy mnie, przystanął i zawołał. O, tam jest nasza kotka. Nazywam ją morską pianą. Świetnie sobie radzi ze szczurami. Daję jej kilka tygodni, a będziesz miał znacznie mniej ruchomych celów dla twego noża. Odwróciłem się i zobaczyłem dużego kremowego kota, patrzącego na mnie błyszczącymi bursztynowymi oczami. Nie wiedząc, jak powinno się zbliżać do takich zwierząt, ukląkłem i wyciągnąłem ku niej rękę, żeby mogła ją owąchać. Postąpiłby tak z obcym psem. Kotka przechyliła głowę na bok, a potem zręcznie przeszła po rozkosanym pokładzie i otarła się o moje buty. Podobasz jej się, zahuczał za aprobatą kapitan. Pianka trafnie ocenia ludzkie charaktery. Na pewno rozpoznałaby w tobie mistrza szczurobójcę. Przez resztę podróży kotka często odwiedzała mnie w kajucie. Czasami zwijała się w kłębek na koi, kiedy indziej nawet siadywała mi, mrucząc na kolanach. Zachowała się jak prawdziwy pies. Było to osobliwe zwierzę. Przeżyliśmy w sumie 4 wielkie sztormy. Napotkaliśmy przeciwne wiatry, które spowolniły naszą podróż, ale gdy miesiąc wilka zbliżał się do końca, smugę pustej wody na horyzoncie zastąpiła smuga stałego lądu. Obliczyłem, że spędziliśmy na morzu 34 dni. Nie mogłem mieć co do tego absolutnej pewności, gdyż podczas najgorszych burz trudno było określić, kiedy kończy się dzień, a zaczyna noc. Powziąłem głęboki szacunek dla kapitana Brannona i jego załogi i doszedłem do równie głębokiego przekonania, że wolę podróżować lądem niż morzem. Myśl o nieruchomej ziemi pod stopami lub nawet o jeździe na rozpędzonym koniu z każdą godziną wydawała mi się coraz atrakcyjniejsza. Gotów też byłem opowiedzieć kupcom z portu Wenez swoją historię o poszukiwaniach lamantynu. Kasarian. Opowieść o podróży przez krainę dolin z portu Wenez do ruin poza Doliną Fern. Od 26 dnia miesiąca Wilka do 24 dnia miesiąca Hardosza według kalendarza Alizonu. Przekazanie pozostałych listów Merew zabrało mi 4 dni. 2 do jej krewnych i 2 do znajomych kupców. Najpierw każda z tych osób spoglądała na mnie z ukosa, ale po przeczytaniu listów z całego serca zajęli się przygotowaniem wierzchowców i prowiantu, których potrzebowałem do wyprawy na tereny graniczące i ścieszące się złą sławą wielkim pustkowiem. Każdy z tych mieszkańców krainy Dolin z niepokojem wypytywał mnie o Merew. Tylko jeden z kupców dożył równie sędziwego wieku co ona. Pozostali byli przynajmniej o całe pokolenia młodsi. Widzieli w niej godną szacunku przywódczynię i naprawdę interesowało ich, jak ją przyjęto po długiej morskiej podróży. Zapewniłem, że w Lorncie powitano ją z otwartymi ramionami i wysoko oceniono jej wiedzę genealogiczną. Nie wspominałem o ranach Merew, które odniosła w Alizonie. Lepiej, żeby uważali, że jest szczęśliwa i prowadzi badania, którymi się pasjonuje. Ostatecznie to prawda pod pewnym względem. Oficjalny cel mojej podróży, a zwłaszcza obszar, na którym zamierzałem prowadzić poszukiwania, zniechęciły rodaków Merew i żaden nie zechciał mi towarzyszyć. Merew trafnie to przewidziała. Jeden z krewnych Merew, szczeniem z linii jej matki, zaproponował, że zaangażuje dla mnie przewodnika. Zapewniłem go jednak, że z mapy osobiście narysowanej przez Merew są dostatecznie dokładne i zaprowadzą mnie tam, gdzie zacznę się kierować mapą mego mistrza. Napomknąłem o jego życzeniu, bym wędrował samotnie. Pod wpływem nowego, nagłego natchnienia wyznałem, że z powodu przyjścia na świat w Alizonie wolałbym, o ile to możliwe, unikać zaludnionych rejonów. Usłyszawszy to wyjaśnienie, kuzyn Merew, na którego twarzy malowała się jednocześnie ulga i konsternacja, zmusił mnie do przyjęcia 2 przykrytych koszy. Załadował do nich najróżniejsze rzeczy, które mogą się przydać samotnemu jeźdźcowi w trudnych warunkach.
Miałam też po dotarciu do doliny Palten zamienić mego wierzchowca, juczne konie, na górskie kuce. Dał mi list do miejscowego handlarza wełną z prośbą o udzielenie mi niezbędnej pomocy. Spróbowałam wręczyć mu kilka srebrnych sztabek, ale nie zgodził się ich przyjąć, mówiąc, że lis Mery wyraźnie zalecał, by traktowano mnie tak uprzejmie jak członka rodziny. Ponieważ powinienem był znać tego rodzaju układy, skinąłem tylko głową na znak, że go rozumiem i wyraziłem należytą wdzięczność za okazane względy. 26 dnia miesiąca Wilka ruszyłem drogą prowadzącą z portu Venice do Tremvamper. Meryf narysowała dla mnie mapę krainy dolin, którą mogłem pokazywać wszystkim. Grube linie oznaczały drogi łączące zamieszkałe rejony. Napisała też dla mnie krótki zbiór porad, które musiałem zapamiętać. Miesiąc Wilka przeminął i nastał miesiąc Hordosza, a ja wciąż jechałem, przeklinając zmienną pogodę. O świcie dzień był zimny i jasny, ale w ciągu godziny chmury przesłaniały niebo i spływały ze szczytów gór, smagając mnie deszczem ze śniegiem, samym śniegiem lub deszczem. Czasami wydawało się, że te trzy rodzaje złej pogody rywalizują ze sobą o to, która bardziej da mi się we znaki, moim koniom. Za Trewamperem nie było już nic, co mógłbym nazwać drogą. A ponieważ musiałem unikać uczęszczanych szlaków, czasami jechałem tak wolno, że doprowadzało mnie to do szału. Skierowałem się na południe do Doliny Dorn. Potem wjechałem między wzgórza na zachodzie, omijając Dolinę Haver. Następnie podążyłem na północ od Doliny Haver i wspiąłem się na strome zbocza turni oddzielających Dolinę Itor na zachodzie od Doliny Fyn na wschodzie. Uznałem, że w pierwszej połowie miesiąca Hordosza przebyłem co najmniej 60 mil. Oszczędzając prowiant, uzupełniałem kurczące się zapasy sucharów mięsem upolowanych zwierząt. W pułapki, które zastawiałem przed rozbiciem obozu o zmierzch, łapały się czasem dzikie króliki. Kilkakrotnie zjadłem zupę z jakiegoś niezdarnego, powoli latającego ptaka, który nierozważnie usiadł w zasięgu mojego noża. Po dotarciu do krainy Pelten ostrożnie zbadałem teren, zanim zszedłem krętą ścieżką w dół. Handlarz wełną, którego polecili mi krewni i znajomi Meryw w porcie Venice, okazał się jeszcze jednym gadatliwym jegomościem, który bez przerwy mówił o owcach. Przyjął ode mnie srebrną sztabkę, kiedy powiedziałem mu, że nie wiem, jak długo będę prowadził poszukiwania w pobliżu Wielkiego Pustkowia i dlatego wolę kupić, a nie wynająć jego kucyki. Uzupełniłem u niego prowiant, on zaś odprowadził mnie pieszo aż na skraj Doliny Palantir. Przestrzegł mnie przed śnieżnymi lawinami, które późną wiosną spadają z wyższych zboczy, a potem zawrócił, nie przerywając gadaniny o niezliczonych kłopotach, jakie prześladują rozproszone stada owiec, których wełnę zamierzał nabyć. Nigdy nie lubiłem kuców, zawsze wolałem konie. Niebawem przekonałem się, że mój wierzchowiec jest przekornym zwierzakiem, który wedle własnej oceny uparcie wybiera najlepszą drogę. Prawie żałowałem, że nie mam alizońskich ostróg i że mój kuc nie został wytresowany po alizońsku. Jednakże gdy przeniknęliśmy do odludnych gór na północnym zachodzie ojczyzny, Meryw, z bezimiennymi dolinami wciśniętymi pomiędzy wysokie szczyty, przekonałem się, że oba kuce mają niezwykle pewny chód, zwłaszcza na zdradzieckich wąskich półkach skalnych i stromych zboczach. Biorąc pod uwagę niezwykle trudny teren, nabyte przeze mnie zwierzęta okazały się niemal równie zręczne jak nasze torgieńczyki. Pogodziłem się wtedy z samowolną naturą mojego wierzchowca i pozwalałem, by kroczył każdą wybraną przez siebie ścieżką, jeśli tylko biegła ona we właściwym kierunku. Teraz, kiedy zbliżyłem się do turni i dolin, które według opisu Merew znajdowały się w pobliżu Doliny Fern, zacząłem pewne nocne ćwiczenia. Oporządziwszy kuce, owijałem się w podróżny koc i opończę, wyjmowałem klejnot Elsenara i trzymałem go w dłoni. Nie dotknąłem go ani razu podczas podróży statkiem i długiej, męczącej jazdy przez krainę dolin. W Loromcie, biorąc ów magiczny kamień od Merew, zastanawiałem się, czy jego obmierzłe czary znów będą mnie prześladować, tak jak to się stało w Alizonie, kiedy to zobaczyłem go po raz pierwszy. Z ulgą przekonałem się, że nie wtargnął do moich snów. Nie wywołał też takiego osłabienia, jakiego doświadczyłem na krótko w Alizonie. Jednakże przez cały czas wyczuwałem jego obecność. Wpijał mi się w ciało, gdy kładłem się na brzuchu. Dopiero po opuszczeniu Doliny Palten zauważyłem podejrzane magiczne efekty. Jadąc przez pustkowie, na którym nie było żadnej ścieżki czy traktu, zdałem sobie raptem sprawę, że moja ręka bez udziału woli sięga do piersi. Rozbiwszy obóz pierwszej nocy po rozstaniu z gadatliwym handlarzem wełną, wyjąłem wisior ze wewnętrznej kieszeni
i zawiesiłem go sobie na szyi. Sam byłem zdziwiony moim czynem. Czarodziejski kamień wydawał się niezwykle zimny. Wyczuwałem jego chłód nawet poprzez grubą rękawicę. Powiedziałem sobie wszakże, że to z powodu niezwykłego o tej porze roku zimna. Odsunąłem wisior pod kaftan i wkrótce zasnąłem. Nie śniłem bezpośrednio o klejnocie Elsenara, jak w Alizonie, ale po obudzeniu uświadomiłem sobie, że wyczuwam, tak, kierunek, słabe przyciąganie, jakby ledwie wyczuwalny wiaterek popychał mnie dalej na północny zachód. Po tym wydarzeniu trzymałem kamień w dłoni każdej nocy przed zaśnięciem. Pełen strachu i podniecenia zrozumiałem, że nieznana siła przyciąga mnie do miejsca wskazanego na ostatniej mapie Merw, gdzie rzekomo miałem znaleźć lamantyńskie drzewa. Przez ostatnie 4 lub 5 mil nawet nie zwracałem sobie głowy zaglądaniem do mapy podarowanej im przez kobietę z Dolin, by zidentyfikować punkty orientacyjne. Klejnot sam zaprowadził mnie do rumowiska szarych kamieni, na połę ukrytych w śnieżnych zaspach. Wedle moich obliczeń był to 24 dzień miesiąca Hordosza. Czujnie rozejrzałem się po otoczeniu. Wokół widziałam tylko śnieg, żadnych śladów, jedynie wiatr nawiewał zaspy. Nakarmiłem napojem kuca, a potem przywiązałem je luźno do jakiegoś wiecznie zielonego drzewa, żeby mogły się same uwolnić, gdybym nie wrócił. Gałęzią ułamaną z tego samego drzewa omiotłem śnieg, odsłaniając pierwszy szeroki stopień schodów prowadzących pod ziemię. Schody najpierw skręcały ostro w lewo, rozszerzając się w zasypany śniegiem podest, a potem zwężały się, pogrążały w mroku. Miałem w podróżnym koszu kilka pochodni. Odwróciłem się więc, by po nie wrócić, ale zawahałem się nagle. Moja ręka sięgnęła do piersi i zanim zdałem sobie sprawę z tego, co robię, zdjąłem łańcuszek z szyi. Klejnot Elsenara zawisł na moich palcach. Iskrzył tak jasno, że pomyślałem, iż świeci nienaturalnym blaskiem. Idąc w stronę ciemnych schodów wiodących dalej w dół, przekonałem się o słuszności tego przypuszczenia. Nie mogłem bowiem zanegować tego, co widziały moje oczy. Czarodziejski wisior rozlewa własne, zimne, niebieskie światło. Nie potrzebowałem pochodni, by oświetlić sobie drogę. Im głębiej schodziłem, tym jaśniej świecił magiczny kamień, a rzucił niesamowite cienie na starożytne kamienne ściany dużej, całkowicie pustej komnaty, do której doprowadziły mnie schody. Kiedy podniosłem klejnot, by obejrzeć podziemną salę, tak się rozjarzył, że musiałem wolną ręką zasłonić oczy. Nagle poczułem tak wyraźnie, jakby lodowaty brzeszczot przebił mi plecy, że już nie jestem sam. Wstrząsnął mną dreszcz przerażenia. Sięgnąłem błyskawicznie drugą ręką po sztylet, ale ujrzany widok tak mnie poraził, że nie wyciągnąłem broni. Niesamowity blask magicznego wisioru padł na wysokiego, ciemnowłosego mężczyznę, ubranego w jasne szaty o dziwnym kroju. Zanim zdołałem lepiej mu się przyjrzeć, klejnot rozjarzył się jaskrawo i omal go nie upuściłem. Ku swemu przerażeniu poczułem, że łańcuszek wpija mi się w ciało, gdy tymczasem osobliwy kamień powoli, lecz stanowczo uwalnia się z mojej dłoni. Nie zdołałem powstrzymać okrzyku niedowierzania, kiedy powoli popłynął w powietrzu w stronę mężczyzny, który podniósł dłoń, wyraźnie go wzywając. A już do reszty zatrwożyło mnie to, że widziałem przeciwległą ścianę poprzez postać nieznajomego. Był przezroczysty, jakby ktoś narysował go na ustawionej pionowo-lodowej krze. Kiedy wisior zatrzymał się tuż przed wyciągniętymi palcami niesamowitego mężczyzny, jego blask przygasł nieco i przestał tak drażnić moje oczy. Oczy. Przeszedłem gwałtowny wstrząs, gdy spojrzawszy na twarz widma zauważyłem, że jego oczy nie mają białek, a oczodoły wypełnia jednolita czerń. Spojrzenie tych przerażających oczu sparaliżowało mnie. Wszystko to działo się w głębokiej ciszy. Słyszałem tylko własny szybki oddech. Nagle wydało mi się, że nieznajomy przemawia w jakimś niezrozumiałym języku, a ton jego głosu budzi zaufanie. Nie krzyknąłem. Zdawałem sobie bowiem sprawę, że to, co uznałem za głos, było rezultatem jakichś obmierzłych czarów, które sprawiły, że słowa jakby tworzyły się w moim umyśle. Nogi ugięły się pode mną i opadłem na kolana, rozpaczliwie usiłując nie zemdleć z niemęskiego strachu. Spokojny głos, który wtargnął do mojego umysłu, nagle przemówił zrozumiałym językiem. Czy upłynęło aż tyle czasu, że sama mowa zmieniła się nie do poznania? Zauważył. Potem, kiedy ukląkłem, nieznajomy zawołał ostrzejszym tonem. Nie, nie, nie klękaj przede mną. Jestem tylko uczonym, a nie twoim panem, który żąda od ciebie hołdu. Wstań, mówię ci.
Oddałeś mi mój klejnot. Pochodzisz z mego rodu, ale masz ufarbowane włosy, jakbyś chciał ukryć ich prawdziwy kolor. Chciałbym wysłuchać twojej opowieści, ale jak sam widzisz, nie jestem tu całkowicie obecny ciałem. Teraz, gdy moc klejnotu uwolniła mnie z magicznych więzów, mam niewiele czasu. Jeśli wkrótce temu nie zaradzę, zniknę bezpowrotnie. Pozwól, bym dotknął twojego umysłu i zaczerpał z niego konieczną wiedzę. Tak będzie szybciej. Jesteś zatrwożony. Nie obawiaj się. My, słudzy światła, nie krzywdzimy ani nie zmuszamy do niczego żadnej istoty wbrew jej woli. Czy mogę wejść do twojego umysłu? Nie mogłem wydobyć z siebie głosu, by odpowiedzieć potężnemu magowi, którego przeklinaliśmy od ponad 1000 lat. Dostałem gęsiej skórki na myśl o jego dotknięciu, a przecież w głębi duszy wiedziałem, że w żaden sposób nie zdołałbym mu przeszkodzić, gdyby zechciał mnie skrzywdzić, że może zrobić ze mną co zechce. Jednak aż do tej chwili nic mi się nie stało. Jeżeli Elsenarowi grozi całkowite zniknięcie, może jego moc znacznie się zmniejszyła. Zresztą, co mógłby mi zrobić, prócz odebrania mi życia? Wysiłkiem woli przegnałem myśl o tym, że eskarpiańskie czarownice mogą zamieniać ludzi w zwierzęta. Nie czas na tak absurdalne obawy. Zrobiłem krok w stronę Elsenara i skinąłem głową na znak zgody. Mag zmierzył mnie dziwnym, przenikliwym spojrzeniem. Podniósł ręce i klejnot podpłynął bliżej niego, pulsując ciemniejszym niż dotąd niebieskim światłem. Później ów blask rozlał się w wielkie szafirowe jezioro, które wciągnęło mnie w swe głębiny.